Alarmy bombowe w urzędach skarbowych, także na Zbrowskiego w Radomiu. Można już zapisywać się na egzaminy na prawo jazdy. Radomiak rozpoczął treningi grupowe. Wczoraj doszło do ewakuacji pierwszego urzędu skarbowego w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego. Powodem był alarm bombowy, który okazał się fałszywy. Informacje radomscy policjanci otrzymali przed godziną 15, jak wynikało z dostępnych ustaleń. Do sekretariatu urzędu wpłynął mail z informacją o ładunku wybuchowym. Zarządca budynku zarządził ewakuację osób. Policjanci na miejscu sprawdzili budynek oraz okolice budynku. Alarm okazał się fałszywy. Wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Tydzień temu informowaliśmy o alarmie bombowym w jednej z radomskich galerii handlowych. Wtedy alarmujące maile dotarły do wielu tego typu miejsc w całym kraju. Wczoraj było podobnie. Informacje o bombie i ewakuacje miały miejsce w urzędach skarbowych, między innymi w Przemyślu, Elblągu czy Legionowie. Planowane początkowo na 2 tygodnie, a trwające w praktyce 2 miesiące zamknięcie WORD-u w Radomiu dobiega końca. Jak informuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, już w poniedziałek, 18 maja, wznowione zostaną egzaminy praktyczne na kategorie prawa jazdy C, C plus E, D oraz B plus E. Od wczoraj możliwe są także zapisy na egzamin teoretyczny we wszystkich kategoriach. A już 20 maja wystartują zapisy na egzamin praktyczny w najpopularniejszej kategorii B. Od czerwca WORD planuje wznowienie działalności w placówkach w Grójcu i Zwoleniu. Oddział w Kozienicach pozostaje zamknięty do odwołania. Zapisy na egzaminy odbywają się drogą mailową pod adresem zapisy@word.radom.pl. Radomiak Radom w późny poniedziałkowy wieczór otrzymał zgodę od Polskiego Związku Piłki Nożnej na wznowienie treningów grupowych. Następnego dnia Zieloni odbyli pierwszy trening w 2 grupach na 2 boiskach. No myślę, że nastroje są dobre, odpowiednie. Nie mogliśmy się doczekać tego, że wreszcie zaczynamy trenować. No oczywiście cały czas stosujemy się do wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej i do rozporządzeń rządu, że jeszcze wszyscy razem nie mogą, ale mamy tutaj takie komfortowe warunki, że trenujemy na 2 boiskach. Z kolei w środowe przedpołudnie piłkarze biegali na obiektach Mosiru przy ulicy Narutowicza. Sztab szkoleniowy poinformował, że zbudował już pełny plan treningowy aż do wznowienia ligi. Ta ma wrócić do życia na przełomie maja i czerwca. Trenerzy wierzą, iż uda się umówić w najbliższych tygodniach na sparingi, jednak wszystko jest uwarunkowane przez rządowe zalecenia. Wszystko zależy, czy otrzymamy zgodę, tak? Bo oczywiście w tym etapie ważne, bo zawodnicy nie grali ponad 2 miesiące żadnego meczu, żeby rozegrać taki sparing. Natomiast to musi być zgoda po prostu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli taka będzie, to będziemy szukali spary partnera i pewnie znajdziemy. Przerwa w lidze po 2 kolejkach spowodowana pandemią koronawirusa to nowe doświadczenie dla całego świata sportu. Rzeczywistość, z którą przyszło się zmierzyć, sprawia, że sztab musi uważnie przyglądać się formie drużyny i elastycznie dopasować odpowiednie obciążenia. Nie wiadomo, jak zawodnicy do tego podeszli, tak? Jeżeli podeszli bardzo profesjonalnie, wykonywali zalecenia, to wydaje mi się, że będzie to dosyć szybko można wrócić do tej dyspozycji. Wystarczy trochę zajęć z piłkami. Natomiast no jeżeli niektórzy zawodnicy trochę zbagatyzowali, pomyśleli, że jest koniec sezonu, no to może być ciężko, jeżeli chodzi o ich formę, ich dyspozycję. Wedle informacji, które przekazał nam prezes klubu Sławomir Stępniewski, do końca tygodnia ma się odbyć konferencja prasowa, na której zostanie omówiona bieżąca sytuacja klubu. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Stopki damskie. Jedna para, złoty 99 plus 1 za grosz. Preparat do czyszczenia kokpitu plak. Jedna sztuka, 14,99 plus 1 za grosz. Wkład parafinowy. Jedna sztuka, złoty 99 plus 1 za grosz. Leclerc. Na
Najbliższe dni będą dla Radomian pożegnaniem z opadami. W czwartek zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Synoptycy przewidują przelotny deszcz. Wciąż nie będzie ciepło. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. W piątek podobnie. Słońce zza chmur wyjrzy sporadycznie. Temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza. Jeśli wystąpią, opady będą nieco bardziej obfite niż w czwartek. Biometr nadal niekorzystny. Od soboty więcej słońca i bez opadów. Temperatura wyniesie do 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrośnie na barometrach w południe 1021 hektopaskali. Biometr będzie korzystny.